Studio AHK Polska. Podcast Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Gospodarka, kultura, wydarzenia. Bliżej polsko-niemieckiej sieci biznesowej. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna będzie zima. A w tym roku październik jest wyjątkowo piękny i ciepły. To cieszy nie tylko mnie. Słyszałam, Lars, że jesień to twoja ulubiona pora roku. Tak, tak, to prawda. Lubię jesień. Przypomina mi moje pierwsze dni jako student. Wiele lat temu. Ale jesień to także pora roku, w której urodziły się moje dzieci. Zawsze jest co świętować. A dziś świętujemy kolejny odcinek studia AHK Polska. Marta Stefańska. I Lars Gutaj. Wyklejanki z kolorowych liści. Ludziki z kasztanów. To klasyk prac domowych w polskich szkołach podstawowych. A jak jest w niemieckich szkołach? Czy dzieci robią lampiony na Dzień Świętego Marcina? Tak, zapisałem się już na początek listopada na robienie lampionów z córką w niemieckiej szkole w Warszawie. To wielka sprawa. O niemieckich zwyczajach związanych z Dniem Świętego Marcina porozmawiamy później w naszej sekcji Bliżej Siebie. Mam wrażenie, że ten zwyczaj robienia lampionów nie jest zbyt dobrze znany w Polsce, a to ciekawe, jak różnie obchodzi się święta w różnych krajach. To jest właśnie siła Europy, wspólne korzenie, ale też różnorodność. A skoro mowa o Europie, Niemcy były siłą napędową europejskiej gospodarki przez wiele dekad. Od co najmniej 2 lat niemiecka gospodarka znajduje się w stagnacji. Co mówi się na ten temat w Niemczech? Czy pakt dla Niemiec zaproponowany przez kanclerza Scholza to nowa agenda 2010 mogąca wyprowadzić kraj z recesji? No, przede wszystkim tutaj jako zapowiedź. To oczywiście dobrze, że kanclerz chce zająć się tą kwestią. Nastroje w niemieckiej gospodarce są napięte. Musimy jednak poczekać i zobaczyć, co ten nowy pakt będzie oznaczał. Nie zapominajmy, że niedawno odbył się szczyt gospodarczy zorganizowany przez ministra Habecka, ale nic konkretnego z niego nie wynikło. A czego domagają się niemieckie izby handlowe od rządu? Przede wszystkim, aby obiecana redukcja biurokracji została w końcu wdrożona, ale także powrotu do kultury innowacji. Biznes musi się obracać, a dobre pomysły muszą zmieniać się w produkty w Niemczech i Europie. I Niemcy powinny być tu najważniejszym laboratorium na kontynencie. Rzeczywiście pojawia się wiele głosów krytykujących to, co dzieje się w Unii Europejskiej i wzywających do rewizji niektórych projektów. A ostatnio wiele emocji wywołał także raport Draghiego. Wzywa on Europę do większych inwestycji, właśnie na przykład w innowacje. Zgadza się. W Niemczech spontanicznie odrzucono raport. Mam jednak wrażenie, że teraz jest on traktowany bardziej poważnie. No właśnie, w tym odcinku naszego podcastu poprosiliśmy głównego ekonomistę Deutsche Bank Polska, Arkadiusza Krześniaka, o komentarz i wyjaśnienie tej sytuacji, o co chodzi w tym raporcie. Zanim jednak rozpoczniemy nasz podcast, chcieliśmy krótko powrócić do jednego wyjątkowego tematu. Na początku października w Warszawie odbyła się Europejska Konferencja Niemieckich Izb Handlowych za granicą. Ponad 250 gości z Polski i Europy dyskutowało o przyszłości gospodarczej naszego kontynentu. Wśród tematów znalazły się stabilne łańcuchy dostaw, przyszłe rynki energii, integracja Ukrainy z Unią Europejską. Dlaczego w Warszawie, Lars? Ponieważ środek ciężkości Europy przesuwa się na wschód. Polska jest tego doskonałym przykładem, dlatego tak ekscytujące dla niemieckiej gospodarki było poznanie tego kraju i jego możliwości biznesowych. Rzeczywiście, w czasie konferencji mieliśmy wspaniałych gości. Marek Belka, wiceminister niemczycki, także członkowie zarządów niemieckich koncernów, takich jak BASF, Bosch, Makro. A z drugiej strony zaprezentowaliśmy innowacyjne polskie firmy, takie jak Blik, Inuru czy Ekoenergetyka. Posłuchajmy krótko, co uczestnicy naszej konferencji mieli do powiedzenia na ten temat. Jednym z nich jest wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jeśli chodzi o naszą współpracę gospodarczą, układano się wyśmienicie. Przecież wiemy, że nasze więzi gospodarcze i wymiana handlowa wzrasta. To są wyniki, które są naprawdę optymistyczne i napawające
nadzieją na przyszłość. Wydaje mi się, że powinniśmy współpracować w dziedzinie energetyki, ale w każdej zresztą, bo państwo, rząd, mówię tutaj o rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, możemy tylko wspierać te działania, które podejmują przedsiębiorcy, a widać, że radzą sobie świetnie. O komentarz poprosiliśmy także Patryka Warnkinga, Vice President Central Eastern Europe Google. Central Eastern Europe is very dynamic, very vibrant, has very strong innovation, very good average education, especially on IT and STEM education. So the innovation we see in this region is very positive. And we are very grateful to work with many great companies, NGOs and partners in this region. For example, we have more than 50 unicorns in Central Eastern Europe, so startups that are very successful and operate globally. To było rzeczywiście bardzo udane wydarzenie dla polsko-niemieckiej sieci biznesowej. W tym odcinku naszego podcastu rozmawialiśmy z Dariuszem Mazurkiewiczem, prezesem Blika, który brał udział także w konferencji. No nie mogę się doczekać. Życzę miłego odcinka. Dziękuję, Lars. A teraz posłuchajmy, co powiedział nam prezes Blik. Rozmowa z gościem specjalnym. Blik. Kto w Polsce nie zna tego innowacyjnego rozwiązania, za pomocą którego płatności online są łatwe, szybkie, czasem przyjemne, szczególnie kiedy kupujemy sobie nowy płaszcz czy książkę przez internet. Blik to 17 milionów użytkowników, którzy codziennie dokonują milionów transakcji. O fenomenie tego rozwiązania rozmawiamy dziś z prezesem, panem Dariuszem Mazurkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zwyczajowo pytamy na początek o kawę i herbatę. Jak zaczyna pan swój dzień? U nas w firmie mówi się, kawa nie wyklucza herbaty. Okej. Okay. Natomiast ja zaczynam od herbaty, staram się minimalizować ilości kawy. Blik fantastycznie zaprezentował się i bardzo pozytywnie został odebrany podczas Europejskiej Konferencji Niemieckich Izb Handlowych za granicą, która na początku października tego roku odbyła się w Warszawie, będąc ambasadorem innowacyjnej polskiej gospodarki w Europie. Mieliśmy wtedy okazję spotkać się pierwszy raz, minęło parę dni od konferencji. Jakie są pana wrażenia? No przede wszystkim zawsze to jest, za każdym razem jest duże odkrycie w trakcie tak dobrej konferencji, jak mocno obie gospodarki, czyli nasza i niemiecka, jest ze sobą zintegrowana. Jak wiele wyzwań stoi przed nami, abyśmy dalej pogłębiali partnerstwa, pogłębiali współpracę gospodarczą. Jak różnimy się, pomimo tego, że wszyscy jesteśmy w ramach Unii Europejskiej. Przede wszystkim myślę, że pokazała skalę wyzwań, ale przede wszystkim potencjał naszego rodzimego biznesu i naszych fantastycznych rozwiązań technologicznych na rynku niemieckim. Myślę, że bardzo mocno uzmysłowiła, jaki duży potencjał przed cały czas kryje się na rynku niemieckim wobec polskich przedsiębiorców. Właśnie ta branża fintech w Polsce. Jak ocenia pan jej pozycję na europejskim rynku, szanse, zagrożenia, możliwości rozwoju? Ja myślę, że fintech jest jedną z tych gałęzi usług cyfrowych, które na tym naszym polskim rynku w sposób fenomenalny przez minione 10 lat się rozwinęło. Mamy taką solidną specjalizację właśnie płatnościową, bo fintech to oczywiście i ubezpieczenia, coraz częściej sztuczna inteligencja, to jest oczywiście również klasyczna cyfrowa bankowość, ale też w dużej mierze cyfrowe płatności. I w ramach różnego typu kompetencji, które przez te minione lata rozwijaliśmy na polskim rynku, myślę, że w szczególności właśnie płatności to jest ta kompetencja i to są te rozwiązania, które w ramach różnych technologii z dużym sukcesem udaje nam się wdrażać, ale również to, co specyficzne jest, myślę, i wyróżnia Polaków w stosunku do wielu rynków, a w szczególności do rynku niemieckiego, to również duży element innowacyjności, właśnie takiej fintechowej innowacyjności, która dostarczana jest przez duże podmioty, klasyczne podmioty rynku finansowego, jakim są banki. U nas banki występują w dużej mierze właśnie w roli dynamicznych ze świeżymi pomysłami fintechów.
A myśli pan, że ta dobra, mocna pozycja i innowacyjność tej branży polskiej jest taką szansą na współpracę w Europie, czy raczej konkurencyjnym działaniem między krajami? Nie, oczywiście zależy od tego, jaką skalę nasze przedsięwzięcia na polskim rynku uzyskują. Na pewnym etapie rozwoju oczywistym staje się dla przedsiębiorców, dla różnych nowych, innowacyjnych, fajnych pomysłów fintechowych, no staje się koniecznością skalowanie tego biznesu na rynki zagraniczne. Ja osobiście jestem bardzo przekonany, że jedyna sensowna ścieżka skalowania polskich dojrzałych, już nie powiem startupów, tylko takich scale-upów, to jest, od dawna o tym mówię, to jest hasło Go West. Nie ma dla Polaków alternatywy. Nie jesteśmy małym rynkiem, który od samego początku skazany jest do tego, żeby budować swoje rozwiązania międzynarodowo. Mamy w pewnym sensie dużą taką możliwość, pewien komfort na polskim rynku, że jesteśmy w stanie na tej naszej niemalże 40-milionowej polskiej populacji wyskalować całkiem sprawnie rozwiązania i to już pozwala wielu biznesom dojść do pewnego etapu też rentowności, do zbudowania odpowiedniej skali i posiadając taką skalę na polskim rynku, siłą rzeczy nie ma innej możliwości, aniżeli podążanie na inne dojrzałe rynki, w szczególności te na zachód od Polski, leżące w strefie euro, dlatego że Europa Centralna jest mimo wszystko bardzo mocno sfragmentowana wieloma małymi rynkami. Na wschód również, bym powiedział tutaj, Bałtyki, północ Europy również relatywnie rozdrobniona. Tak naprawdę w gruncie rzeczy, jeśli mówimy o dużych, dojrzałych rozwiązaniach fintechowych, które mogłyby się z powodzeniem skalować na rynkach zagranicznych, tych europejskich, to myślę, że warto wymienić cztery takie główne rynki. To są Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Niemcy oczywiście to jest gospodarka niemiecka, to jest gospodarka sąsiadująca, więc wydaje mi się, że to jest taka pierwsza destynacja, którą należy uwzględnić w swojej własnej strategii rozwoju międzynarodowego. A ja słyszałam taką opinię, w czasie konferencji rozmawialiśmy dużo o konkurencyjności o Europy, o tym jak ona powinna działać, w jakich obszarach, żeby przede wszystkim oprzeć się Chinom. Chiny to jest ogromny kapitał ludzki, ogromny dostęp do zasobów naturalnych. Tego tutaj tym w Europie nie możemy konkurować z Chinami, ale czy właśnie nowe technologie to jest ta jedyna szansa? Znaczy to w ogóle jest pytanie, czy faktycznie w nowych technologiach staramy się tak budować naszą europejską gospodarkę, aby oprzeć się Chinom. Wydaje mi się, że nie tylko powiedzmy taka opozycja w stosunku do technologii chińskich gdzieś tam na rynku europejskim jest budowana, ponieważ w tym segmencie fintechowym, w szczególności paymentowym, płatniczym, bardzo często również mówi się o postawieniu takiej, bym powiedział, bariery czy takiej konkurencyjności w stosunku do rozwiązań amerykańskich nawet. Czyli mówi się o takiej niezależności, takiej suwerenności. Nawet niektórzy podnoszą hasło suwerenności płatniczej Europy, czyli niezależność do Dalekiego Wschodu, czy największy oczywiście tutaj gracz taki geopolityczny dzisiaj to Chiny. Ale również duże podnosi się kwestie dużego uzależnienia w tym obszarze czy w tym segmencie płatniczym na rynku europejskim od dużych tuzów globalnych płatniczych. Podnosi się konieczność zbudowania takiej niezależności płatniczej. No i my uważamy, że Europa ma pełne prawo do tego, czy ma naprawdę już dzisiaj gotowe technologie do tego, aby wyskalować wspaniale swoje własne rozwiązania. I najlepszą drogą do tego, aby Europa stała się jeszcze bardziej konkurencyjna, no w szczególności w tych obszarach związanych z nowoczesną technologią, a tutaj bym powiedział w szczególności z fintechem, to jest naprawdę wspieranie swoich własnych, najbardziej obiecujących fintechów, które mogą no w dłuższym terminie nawet na tym rynku europejskim pomiędzy sobą konkurować, ponieważ uważamy, że konkurencja na rynku europejskim jest dobra, jest zdrowa, pozwala przetrwać i rosnąć tym najbardziej sprawnym, najlepiej doinwestowanym, najbardziej pokochanym przez użytkowników rozwiązaniom. I to jest jedyna najlepsza droga do tego, żeby oprzeć się tuzom globalnym, którzy oczywiście chcą ze swoimi rozwiązaniami do Europy wchodzić. Musimy być w stosunku do nich konkurencyjni. Wspomniał pan o tym, że Niemcy to jest pewnego rodzaju brama w naszej tutaj lokalnych działaniach, strategiach podboju
w cudzysłowie oczywiście Europy. Jakie są plany Blika związane z Niemcami? Słyszeliśmy już o tym, że jesteście aktywni na Słowacji, w Rumunii. Jak to właśnie wygląda z Niemcami? No taki oczywiście podstawowy dla nas model funkcjonowania czy rozwijania Blika, również na rynkach zagranicznych, to jest oczywiście zawieranie, czyli po takim etapie stricte regulacyjnym, czy umiejętności posadowienia naszej technologii w specyfice danego rynku, bo tutaj też przede wszystkim należy nadmienić, iż funkcjonujemy w tak regulowanym biznesie i też tak regulowanym otoczeniu rynkowym, gdzie przede wszystkim banki centralne muszą wyrazić chęć, zgodę, udzielić pewnej autoryzacji na to, abyśmy mogli na danym rynku funkcjonować. Także tutaj też mogę się trochę pożalić, pomimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to ten segment, czy ten odcinek działalności fintechowej, płatniczej, na którym funkcjonuje Blik, póki co dzisiaj zupełnie nie jest uregulowany, paszportowany. Nie mamy szerokich możliwości wchodzenia z dnia na dzień, będąc tutaj autoryzowanym systemem na rynku polskim, na inne rynki. Musimy bardzo indywidualnie do każdego podchodzić. Więc jakby po tym takim etapie regulacyjnym dla nas kluczowymi partnerami dla rozwoju Blika są oczywiście banki. Planujemy, pracujemy nad kilkoma w chwili obecnej projektami. Póki co nie są to jeszcze Niemcy. Pracujemy nad rynkiem słowackim, rynkiem rumuńskim. Przede wszystkim rynek rumuński jako drugi, największy po rynku polskim rynek e-commerce w Europie Centralnej. Jest to dla nas ważny rynek. Natomiast rynek słowacki to jest bardzo ciekawa strategia, na którą się zdecydowaliśmy się 2 lata temu po akwizycji lokalnego podmiotu. W chwili obecnej zbudowaliśmy takie kompetencje i takie możliwości implementowania Blika tak naprawdę w dowolnym banku należącym do strefy euro, bez względu na to, czy są to Niemcy, Francja, czy Hiszpania, czy Włochy. Tą zdolność praktycznie już dzisiaj posiadamy. Pierwszy bank jako taki właśnie nasz partner na tym rynku słowackim się pojawił. Także właśnie z Warszawy przez Bratysławę idziemy na zachód. Tą zdolność sobie wytworzyliśmy w chwili obecnej. Prowadzimy cały szereg ciekawych, fajnych rozmów. Oczywiście niełatwych. Niemcy stoją oczywiście tutaj w centrum naszego zainteresowania, ale wspomniał pan też o Hiszpanii, Włoszech, Francji. Czy tam już takie rozwiązania, bo o tym, że w Niemczech takiego rozwiązania nie ma, to wiemy. Wiemy to też z reakcji naszych uczestników konferencji, którym naprawdę bardzo się ta metoda płatności podobała, ale czy w innych tych europejskich dużych krajach coś podobnego funkcjonuje? Ja myślę, że ten trend dostarczenia klientom banków rozwiązań cyfrowych, mobilnych rozwiązań cyfrowych w tej sferze płatnościowej, on jest od co najmniej 10 lat dosyć intensywny. Nie jesteśmy w Polsce jedynym rynkiem, czy jedynym miejscem, które wykształciło swoje własne rozwiązanie. Natomiast należymy w Polsce do ścisłej czołówki rynków, które potrafiło tak dostarczyć rozwiązanie, które jest masowo zaadoptowane przez społeczeństwo. Na tych liczbach, które pani wymieniła na samym początku, można powiedzieć, że zdecydowanie więcej, aniżeli co drugi ubankowiony Polak codziennie korzysta z Blika i cały czas ta ewolucja postępuje. W perspektywie nadchodzących 3 lat jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie z sukcesem zrealizować naszą strategię jeszcze zdublowania naszej pozycji takiej transakcyjnej, konkurencyjnej, też finansowej na polskim rynku. Także cały czas w Polsce mamy dużą przestrzeń do wzrostu. Na wielu rynkach ten trend był dosyć mocno obecny, natomiast nie wszystkim rynkom i nie wszystkim krajom się udało. Można powiedzieć, że oprócz Polski taką częścią Europy, która może się pochwalić udanymi rozwiązaniami, to są przede wszystkim kraje nordyckie. Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia posiadają swoje własne rozwiązania cyfrowe, bardzo popularne lokalnie. Polska jest oczywiście bardzo dumna z Blika, tutaj masowo korzystamy z Blika. Można też nadmienić, że Hiszpania posiada swoje własne rozwiązanie, które coraz mocniej adoptowane jest przez obywateli hiszpańskich. Też mają swoje lokalne, fajne rozwiązanie Bizum oparte o technologię Instant Payment. Włochy od dłuższego czasu próbują zrewitalizować swoje własne lokalne rozwiązanie. Póki co nie ma jeszcze takiej masowej skali, z której mogli być dumni w Europie i być może szerzej. Natomiast te 2 rynki, które tutaj mi zostały do wymienienia, francuski i niemiecki, póki co
nie dostarczają swoim własnym obywatelom rozwiązania, które na taką skalę byłoby wykorzystywane. Nie mówię tutaj oczywiście, że pewnych prób nie było i nadal nie ma, bo one cały czas były systematycznie przez minione 10 lat były podejmowane. Zarówno banki francuskie, jak i niemieckie podejmowały się swojej własnej inicjatywy cyfrowych płatności należących do banków, dostarczenia ich w takim modelu, aby klienci w sposób masowy mogli z nich korzystać, aby też je polubili. Nie udało się to ani we Francji, ani w Niemczech. Kolejne nowe projekty są w chwili obecnej realizowane. Natomiast w Polsce, jak i na tych kilku przeze mnie wymienionych rynkach, penetrujemy swoje własne społeczeństwa nowoczesnym, fajnym rozwojem już naprawdę na wysokim poziomie. Także pojawia się tutaj dzisiaj taka bardzo ciekawa sytuacja, iż te, bym powiedział, największe rynki eurowe w chwili obecnej bardzo im zależy na tym, aby tą przestrzeń wypełnić swoją własną inicjatywą. Także podejmują się już teraz takiej nawet bardziej transgranicznej inicjatywy francusko-niemieckiej, która tą przestrzeń by tutaj uzupełniła, która dostarczyłaby właśnie taką możliwość wykorzystania klientom w aplikacjach mobilnych, czy też bankowych, czy też niebankowych. Różne tutaj modele funkcjonowania gdzieś tam są proponowane. No i oczywiście jako BLIK patrzymy na tą sytuację, myślę, po pierwsze z dużym zainteresowaniem. Obserwujemy, monitorujemy. Po drugie, staramy się być obecni we wszystkich dyskusjach, które w chwili obecnej są toczone. One są zarówno toczone na szczeblu takim naprawdę wysokim politycznym, bo ta diagnoza, właśnie suwerenność europejska w płatnościach, to jest czysto polityczna diagnoza, która na początku została postawiona przed bankami, przed sektorami bankowymi, aby naprawdę dostarczyć rozwiązania takie, w które nie wejdą konkurenci amerykańscy czy chińscy ze swoimi własnymi rozwiązaniami. My tutaj posiadamy w Polsce rozwiązanie, które w chwili obecnej jest najbardziej, bym powiedział, rozbudowane, jeśli chodzi o ekosystem usług. Rozwiązanie, które może pochwalić się największą liczbą transakcji, też w takim totalnej czołówce, jeśli chodzi o taką częstotliwość wykorzystania, czy transakcyjność naszych polskich użytkowników BLIK-a. I w chwili obecnej zbieramy naprawdę ciekawe, fantastyczne wnioski z tych naszych dwóch zagranicznych projektów po to, aby w momencie, w którym powiedzmy przystąpimy do bardziej intensywnej już pracy z zainteresowanymi partnerami bankowymi, przede wszystkim z rynku niemieckiego, po to, abyśmy już ubogaceni powiedzmy tą naszą słowacką infrastrukturą, którą będziemy dedykować na rynek niemiecki, aby takie wdrożenia po potencjalnych decyzjach lokalnych banków wejścia w BLIK-a, one mogły być realizowane niemalże natychmiast. Będziemy się wnikliwie przyglądać postępom tych prac i jeśli dojdzie do już jakichś takich zaawansowanych projektów, to bardzo byśmy się cieszyli, gdybyśmy mogli o tym też w przyszłości porozmawiać i poinformować o tym naszych słuchaczy. Tym bardziej, że BLIK, Augenblick po niemiecku to w mgnieniu oka, także ta metoda płatności jest naprawdę rewelacyjna i szybka i skuteczna, także trzymamy kciuki za rozwój tego innowacyjnego projektu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Dariusz Mazurkiewicz, prezes BLIK. Dziękuję. Również bardzo dziękuję. Zobowiązuję się, że poinformuję Państwa o wszystkich naszych krokach na rynku niemieckim. Dziękuję bardzo. Co nas porusza? Co nas zajmuje? Komentarz ekspercki. Przy mikrofonie Anna Ferenc-Zakrzewska, AHK Polska. Serdecznie witam w naszym studiu pana Arkadiusza Krześniaka, głównego ekonomistę Deutsche Bank Polska, którego poprosiliśmy o komentarz w związku z przedstawionym niedawno raportem Mario Draghiego, w którym zostały sformułowane strategiczne cele dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mario Draghi, formułując owe cele, stwierdza, że wyzwania, przed którymi stoi Europa, są wyjątkowe, ponieważ warunki, w jakich funkcjonuje obecnie gospodarka, gwałtownie się zmieniają. Jaki zatem obraz sytuacji gospodarczej świata oraz Europy wyłania się z raportu Draghiego? Rzeczywiście ten raport dosyć precyzyjnie pokazuje obecny stan
zarówno głównych obszarów gospodarczych, jak i świata jako całości. Jest to obraz zasadniczej zmiany, zmiany, która jest wielokierunkowa. Wynika ona z szeregu czynników. Pierwszym czynnikiem jest swoista deglobalizacja, czy też zahamowanie procesu globalizacji. Tutaj Europa była beneficjentem w ciągu ostatnich dekad, głównie ze względu na dużą otwartość na gospodarki, na ekspozycję, silną ekspozycję na handel międzynarodowy. Wobec tego była jednym z głównych beneficjentów globalizacji. Drugi czynnik to jest fragmentacja rynków. Fragmentacja rynków, zmienia się paradygmat, w jakim działają przedsiębiorstwa, zmienia się paradygmat, w jakim działają poszczególne kraje, w jakim prowadzona jest polityka handlowa. Idziemy w kierunku większego protekcjonizmu, idziemy w kierunku odejścia od zasad wolnego handlu, przynajmniej wyhamowania tych zasad i ograniczenia. Tworzą się też oddzielne, bardziej integrujące się ze sobą niż z resztą świata obszary gospodarcze, które będą prawdopodobnie w najbliższych dekadach tworzyć takie centra, wokół których będzie się ogniskowało życie ekonomiczne. Kolejnym czynnikiem bardzo boleśnie dotykającym Europę jest oczywiście wzrost cen energii, czyli skutki kryzysu energetycznego, który wynika fundamentalnie z tego, że Europa jest pozbawiona własnych źródeł paliw kopalnych. Czyli mamy tutaj bardzo silną ekspozycję na ryzyka geopolityczne, które się zamanifestowały w ostatnich dwóch latach. I kolejny trend, jest to taki trend długofalowy, ale jednak który bardzo istotnie wpływa na pozycję konkurencyjną Europy, są to zmiany demograficzne. Więc mamy z jednej strony taką kombinację tych wszystkich szoków, z drugiej strony mamy Europę, której właśnie te szoki są głównymi ryzykami. I raport Draghiego formułuje taką tezę. Skoro pewnych procesów nie możemy odwrócić, skoro nie możemy zanegować na przykład procesów demograficznych, to należy skoncentrować się na poprawie produktywności pracy. Europa dotąd była obszarem gospodarczym o bardzo wysokiej konkurencyjności, korzystając ze swoich naturalnych zasobów, czyli wysoko wykształconej siły ludzkiej, dużego udziału i wysokiego poziomu badań naukowych oraz otwartości na handel międzynarodowy. Korzystała także z tanich źródeł energii. Jakie wobec tego są, czy mogą być źródła odzyskania tej konkurencyjności? W tym raporcie bardzo wyraźnie jest podkreślone, że głównym zadaniem Europy w ciągu najbliższych lat, czy powiedzmy dekad, będzie zamknięcie luki technologicznej pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. I to wyzwanie będzie musiało się być realizowane także w środowisku wdrażania polityk klimatycznych, które w dłuższym terminie zapewnią Europie pewnego rodzaju niezależność od kopalnych źródeł energii, dostarczą tanią energię i no, dostępną, jak gdyby wykorzystującą te silne strony Europy, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii.
Proszę powiedzieć, jak w świetle tych wielokierunkowych zmian otoczenia gospodarczego, sytuacji gospodarczej, w jaki sposób przekłada się to na sytuację gospodarczą Polski? Polska w pewnym sensie ogniskuje te wszystkie ryzyka, które doświadcza Europa. No z tego względu, po pierwsze, nasza lokalizacja geograficzna predystynuje nas do właśnie do tej ekspozycji na handel międzynarodowy. Po drugie, ze względu na miks energetyczny, czyli kluczowy udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej, no jesteśmy też eksponowani na te przejściowe koszty związane z transformacją energetyczną. Po drugie, znowuż ze względu na swoją lokalizację, podlegamy silnie tym ryzykom geopolitycznym wynikającym z fragmentacji rynków. No i na końcu też sytuacja demograficzna nie odbiega od sytuacji demograficznej w Europie. W swoim raporcie Draghi stawia taką tezę, że Europa nie wykorzystuje wystarczająco potencjału wynikającego z działania wspólnotowego. Czy zatem można powiedzieć, że receptą na zwiększenie konkurencyjności kontynentu powinno być więcej Europy? Wydaje się, że tak, dlatego że o ile konkurencję ze strony Chin można w jakiś sposób zaadresować za pomocą polityki handlowej, to konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych wynika głównie z wielkości rynków kapitałowych, także z wielkości rynku w Stanach Zjednoczonych. Europa mogłaby być porównywalnym obszarem gospodarczym, jeżeli by wykorzystać właśnie integrację rynkową. Natomiast w raporcie silnie jest pokazane, że istnieją duże rezerwy, które mogłyby zostać, rezerwy efektywności, które mogłyby zostać uruchomione przy stosowaniu zasady więcej Europy, więcej rynku, większej deregulacji. I według niektórych badań te korzyści mogłyby nawet osiągnąć 10% PKB na przestrzeni kilku lat. Przed Europą zatem bardzo poważne wyzwania, które będą wymagały skutecznego uruchomienia potencjału i rezerw europejskiej gospodarki. Naszym gościem był pan Arkadiusz Krześniak z Deutsche Bank Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Inwestycje. Co nowego? W dzisiejszym odcinku naszego podcastu sporo rozmawiamy o innowacjach. O komentarz na temat stanu digitalizacji przemysłu w Polsce poprosiliśmy doktora Artura Polaka, prezesa APA Group i członka zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rozmowę przeprowadziliśmy podczas zorganizowanej ostatnio we Wrocławiu przez nasze regionalne biuro konferencji na temat transformacji cyfrowej. Posłuchajmy tego komentarza. Ja na co dzień funkcjonuję w przemyśle, w związku z tym jestem rzeczywiście gorącym orędownikiem zmiany, tej tak zwanej transformacji cyfrowej. W Izbie rozmawiamy o przemyśle 4.0 już mniej więcej od 6-8 lat. Skończyło się to napisaniem książki, która pokazuje perspektywę 360 stopni wprowadzenia zmiany w organizacji. Ja na co dzień jestem prezesem w APA Group. To jest firma, która obsługuje szeroko pojęty przemysł. Robimy audyty w tej chwili, zajmujemy się zrozumieniem potrzeb klientów i szukamy tych elementów, które przeszkadzają w inwestycjach. Dlatego, że ja z takim dużym niepokojem patrzę na indeksy, które pokazują stan przemysłu 4.0 w Polsce i w Europie. My kiedyś, patrząc z punktu widzenia tak zwanego Digit Index, byliśmy dużo, dużo dalej, aniżeli jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj spadliśmy w rankingu na bardzo haniebną wartość. Ona jest w okolicach dwójki.
mówimy o przemyśle 4.0 albo 5.0. Przemysł 5.0 jest uzupełnieniem przemysłu 4.0, bo mówiliśmy o transformacji cyfrowej, a przemysł 5.0 już mówi o tym, że musimy wziąć pod uwagę aspekty ESG, czyli wpływu środowiskowego, raportowania, tego, co definiuje każde przedsiębiorstwo. Na dzień dzisiejszy Komisja Europejska chce wiedzieć o każdym przedsiębiorstwie, o każdym człowieku, wszystko, absolutnie. W związku z tym my nie uciekniemy przed tym. I z dużą obawą patrzę na to, że menedżerowie nie wchodzą na tą ścieżkę cyfryzacji, zamierzają robić to ręcznie, co będzie kosztowało ich bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo frustracji i będzie skutkowało tym, że nie będą dostawać pieniędzy. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że ta transformacja, ona jest wymuszona już przez procesy polityczne. W związku z tym to jest trochę tak, jak ktoś kiedyś dawno temu powiedział, nieznajomość prawa szkodzi. To dokładnie tak samo jest w tej transformacji cyfrowej, w raportowaniu ESG, w transformacji naszych przedsiębiorstw do nowoczesnej gospodarki. To jest gospodarka, która udowadnia, że my w tym procesie jesteśmy stabilni, przewidywalni, że spełniamy normy, że nie wykorzystujemy ludzi, że szanujemy prawo, płacimy podatki. To wszystko jest jako jeden twór. W związku z tym, jeżeli dzisiaj każda organizacja jest przygotowana do tego, żeby raportować według starych schematów, to nauczenie się nowych schematów będzie niezmiernie trudne. To jest lekcja, którą trzeba odrobić. My musimy nauczyć ludzi, którzy pracują u nas w organizacjach, tego, że to raportowanie to nie jest element zbędny, to jest element absolutnie konieczny. To jest tak jak oddychanie. My w tej chwili już musimy wprowadzić to jako element taki nawykowy. Czy aplikujemy pośrodki unijne, czy jesteśmy dostawcą w łańcuchu dostaw, czy zawsze dla kogoś pracujemy. Niezależnie od tego, na jakiej pozycji jesteśmy, zawsze musimy komuś raportować. Czy to bankowi, czy naszemu kontrahentowi, czy poddostawcy. W tej chwili ta transformacja dotknęła dużych przedsiębiorstw, ale duże przedsiębiorstwa zatrudniają średnie. Średnie zatrudniają małe. W związku z tym, jeżeli duże muszą raportować, to one oczekują od średnich, że średnie zaraportują im prawdziwe informacje. W związku z tym my możemy powiedzieć, ja nie będę raportował, nie wpiszę się do tego łańcucha dostaw, ale w tym momencie przestajemy być dostawcą dla naszych klientów, a to boli. Bez klientów nikt nie przeżyje na świecie. I tutaj musimy zdać sobie sprawę z tego, że regulacje europejskie, one wychodzą bardzo daleko do przodu. One pokazują trend światowy. Każdy z nas dzisiaj walczy z emisją CO2. Emisja CO2 jest ściśle powiązana z efektywnością energetyczną. W związku z tym większość naszego przemysłu, naszych procesów jest nieefektywna. Budynki, w których żyjemy, konsumują gigantyczne ilości energii. Procesy przemysłowe, w których funkcjonujemy, są jeszcze zrealizowane nie wykorzystują nowoczesnych technologii szeroko. Park maszynowy jest przestarzały. Głównie, mówię, są oczywiście perełki, które mogą być wzorcem, ale taka średnia rynkowa jest dramatycznie zła. A najgorszą rzeczą jest to, że my się nie edukujemy i my negujemy wszystko i nam się wydaje, że my jakoś się prześlizgniemy. A tutaj nie ma drogi na skrót. Musimy wyszkolić ludzi, musimy stworzyć procesy w organizacji, musimy dobrze się wpisać w łańcuch dostaw i przede wszystkim nasze produkty muszą spełniać kryteria takie, które są stawiane przez produktami na całym świecie. Dzisiejsza firma funkcjonująca w Polsce, w Europie konkuruje z produktami amerykańskimi, japońskimi, chińskimi i my musimy się przed tym wszystkim obronić. Rynek, na przykład taki wiodący w Europie jak sektor automotive, on w tej chwili cierpi z powodu tego, że nastąpiła pewna zmiana technologiczna. Ta zmiana nastąpi, ona zostanie wymuszona przez regulacje. My możemy się znowu z tym nie zgadzać, ale my musimy przetransformować całkowicie procesy energetyczne, musimy procesy społeczne przetransformować. W związku z tym przed nami jest bardzo dużo pracy i tutaj potrzebna jest współpraca pomiędzy inżynierami, socjologami, psychologami, ekonomistami, żebyśmy zbudowali jeden front, jedną strategię, żeby jak najmniej nas to bolało, albo leć będzie. Także ta konferencja dzisiaj, ona pokazuje, że jest duże zainteresowanie, ona ewoluuje. Zaczęliśmy dzisiaj od wykładu o ekonomii, w związku z tym wiemy o tym, że nie będzie łatwo. Teraz rozmawiamy o technologii, która pomaga wdrożyć zmianę.
Rozmowy przy kawie są najlepszą formą dystrybucji wiedzy, dlatego że tutaj rozmawia się o tym, co jest naprawdę ważne i istotne. Także jeżeli będzie następna konferencja, to ja już dzisiaj się na nią zapisuję. Wydarzenia? Dołączcie do nas. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach biznesowych i szkoleniach AHK Polska. Przed nami ważna konferencja gospodarcza Polsko-Niemieckie Rynki Przyszłości. Konferencja odbędzie się 26 listopada w Hanowerze. W centrum uwagi tym razem znajdą się sztuczna inteligencja, przemysł 4.0, medtech oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Podczas konferencji będzie można wziąć udział w wykładach, dyskusjach panelowych i warsztatach eksperckich. Alternatywne budownictwo i miasta przyszłości to temat aktywnie wspierany przez Izbę. 4 listopada planowana jest wizyta studyjna w Barcelonie na targach Smart City Expo World Congress. Tematem będą inteligentne miasta oraz efektywność energetyczna. W programie m.in. wizyta w innowacyjnej dzielnicy 22 et Barcelona. Aktualnemu tematowi dekarbonizacji biznesu w łańcuchach wartości poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się 6 listopada we Wrocławiu. Tradycyjnie zapraszamy także na szkolenia i webinaria dotyczące m.in. niemieckiego prawa pracy, nowości w pracy ze sztuczną inteligencją, niemieckiego prawa opakowań czy komunikacji z partnerami biznesowymi oraz wielu innych zagadnień. Więcej szczegółów o nadchodzących wydarzeniach znajdą Państwo na stronie AHK Polska. Oprócz wydarzeń biznesowych warto jesienią skorzystać z oferty kulturalnej przygotowanej przez Instytut Goethego. W ramach trwającego roku jubileuszowego Kafki, obchodzonego w związku z 100. rocznicą śmierci pisarza, 25 października w Krakowie odbędzie się przedstawienie teatru improwizowanego Impro KRK na podstawie twórczości autora procesu. Od 4 listopada do końca roku w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie będzie można obejrzeć wystawę wielkoformatowych plakatów przedstawiających w formie rysowanej wątki z biografii i twórczości Franza Kafki. Plakaty pochodzą z komiksowej książki Komplet Kafka, czyli cały ten Kafka, autorstwa Nicolasa Malera. W Warszawie od 4 listopada będzie można obejrzeć wystawę poświęconą najpiękniejszym niemieckim książkom 2023 roku. Uniwersytet Łódzki zaprasza 16 listopada na Dzień Nauczyciela w Drodze, który obchodzony będzie w formie warsztatów dla nauczycieli języka niemieckiego. W ich trakcie będzie można poznać innowacyjne pomysły na nauczanie języka niemieckiego. Szczegółowe informacje o ofercie Instytutu Goethego znajdą Państwo na stronie internetowej tej instytucji. Bliżej siebie. Co wiemy, a czego nie, o naszych sąsiadach. Na początku listopada w wielu miastach i miejscowościach w Niemczech rozbrzmiewa piosenka Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, czyli w wolnym tłumaczeniu lampiony iskrzące, gwiazdy, księżyc, słońce, a ulicami ciągną pochody dzieci z kolorowymi lampionami. W ten sposób obchodzony jest Dzień Świętego Marcina. A o tej pięknej tradycji porozmawiam dzisiaj z Agatą Płońską z Niemieckiej Centrali Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Agato, jakie są korzenie tej malowniczej tradycji? 11 listopada to jest dzień pochówku świętego Marcina z Tur. Żył on i działał w IV wieku naszej ery, a samo święto zostało ustanowione już w VII wieku, więc jest to dość stara tradycja. Marcin był legionistą cesarstwa rzymskiego, który przeszedł na chrześcijaństwo i według legendy takim momentem przełomowym było spotkanie z żebrakiem, któremu Marcin oddał pół swojego wojskowego płaszcza. I w nocy po tym zdarzeniu Marcinowi przyśnił się Jezus, który chwalił się aniołom, że Marcin go tak pięknie okrył. Po pewnym czasie od tego zdarzenia Marcin wystąpił z wojska, ochrzcił się i doszedł do wniosku, że jego celem jest pomaganie potrzebującym i ubogim. Taka jest właśnie geneza i takie są korzenie tego święta. To bardzo ciekawe. A w jaki sposób jest obchodzone to święto, poza tym, że właśnie odbywają się te piękne korowody ulicami miast i miasteczek?
No w Niemczech nie jest to dzień wolny od pracy. Jest to święto religijne, w którym mogą wziąć udział również ludzie innego wyznania i tak się też dzieje. Tego dnia odbywają się pochody z latarniami. Często tym pochodom towarzyszą orkiestry. Mieszkańcy spotykają się najczęściej albo pod kościołem, albo pod miejską szkołą i we wspólnym pochodzie ze światłem, z latarenkami, z pieśniami ku czci świętego Marcina idą w kierunku miejsca, w którym są wspólne ogniska. Na zakończenie tego pochodu pali się wspólne ogniska. Oczywiście w dużych miastach ta tradycja już zanika, ale na wsiach i w małych miejscowościach jeszcze się ją kultywuje. Pochód prowadzi święty Marcin na koniu i na końcu dnia są inscenizacje właśnie tego podarowania płaszcza żebrakowi. Najczęściej są to inscenizacje przez dzieci czy rodziny. W Polsce, w Poznaniu też mamy święto świętego Marcina i nieco inne tradycje z nim związane. Kulinarnym symbolem tego święta jest oczywiście rogal świętomarciński, bardzo pyszny. A czy w Niemczech też są spożywane rogale w związku z tym świętem? Nie. W Niemczech popularnym ciastem na Dzień Świętego Marcina jest tak zwany Weckmann. Jest to rodzaj drożdżowej bułki albo chałki w formie ludzika z fajeczką. Ludziki oczywiście można kupić wtedy w każdej właściwie praktycznie piekarni, w każdym sklepie, ale sporo osób wypieka go również w domu. Ludzik ten symbolizował świętego Marcina jako biskupa i początkowo miał w ręku pastorał, ale jak mówi legenda, pewnemu piekarzowi zabrakło tych pastorałów i nie wiedział, co z tym fantem zrobić. I będąc w sklepie z tabaką, zobaczył fajeczkę i pomyślał sobie, że ta fajka odwrócona podobna jest do pastorału. No i w efekcie dzisiaj mamy ludzika z fajeczką, a nie ludzika z pastorałem i bardziej przypomina on świętego Mikołaja niż świętego Marcina. A czy jeszcze są jakieś inne tradycje kulinarne związane ze świętem świętego Marcina? Tak, to jest gęsina. Na świętego Marcina najlepsza jest gęsina. Tak mówi powiedzenie. I łączy się to oczywiście z cyklem hodowlanym gęsi, który rozpoczyna się wiosną, a kończy późną jesienią. Mięso gęsie właśnie jest wtedy najlepsze i najsmaczniejsze. Ale według legendy tradycja gęsiny na świętego Marcina wzięła się stąd, że Marcin miał zostać biskupem. Bardzo tego nie chciał. Nie chciał być tym biskupem. I schował się w zagrodzie, w której były gęsi. Niestety schowek okazał się wielkim niewypałem, bo ptaki były tak głośne, że Marcina szybko wydały, szybko go znaleziono. No i był zmuszony wręcz przyjąć ten tytuł biskupi. Stąd zwyczaj właśnie podawania gęsiny świętomarcińskiej. No, podaje się również także w Polsce, także to też jest zwyczaj polski. Wydaje mi się, że też trochę odnosi się to do takiej dawnej tradycji, wcześniejszej jeszcze, kiedy, tak jak wspomniałaś, było to związane z cyklem hodowlanym i rokiem rolniczym i po prostu to był też taki symboliczny właściwie koniec okresu przed postem i stąd też jedzono tę gęsinę, a poza tym płacono w tym dniu dziesięcinę, którą też często płacono właśnie w naturze gęsiami. Ale warto tutaj przy tej okazji wspomnieć, że największym producentem gęsini w Unii Europejskiej jest właśnie Polska. Według Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi eksportujemy nawet 95% gęsiny, która produkowana jest w Polsce. Także to jest taka ciekawostka gospodarcza. Mamy swój wkład. Tak. Mamy swój wkład w świętowanie dnia świętego Marcina. A czy dzisiaj, oprócz tej właśnie pięknej tradycji i tych barwnych zwyczajów, czy jest jeszcze jakiś żywy przekaz, który pierwotny związany był z tym świętem? No jest to przede wszystkim święto hojności i troski o tych mniej uprzywilejowanych. Taki symbol opieki nad potrzebującymi.
To tutaj też można powiedzieć, że rzeczywiście nawet właśnie gospodarcze kręgi w pewien sposób włączają się w ten przekaz związany z tym świętem. Wyczytałam, że jedno ze stowarzyszeń przemysłu budowlanego z Nadrenii Północnej Westfalii wprowadziło w 1973 roku zwyczaj wspólnego ucztowania. Nazwali to Freundschaftsmahl, czyli powiedzmy bankietem przyjaźni. I od tego 1973 roku do dnia dzisiejszego udało się zebrać ponad 1,5 miliona euro na cele charytatywne. Więc jest to piękny przykład, w jaki sposób ta tradycja może też prowadzić do szerzenia dobra. No, święty Marcin to w ogóle jest bardzo ważny i w tradycji, i jak widać w gospodarce. I jest również to postać, która pojawia się w wielu przysłowiach i pogodynkach. Gdy Marcinowa gęś po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. Więc dobrze jest celebrować 11 listopada i wtedy obserwujmy pogodę i zobaczymy, co z tą zimą będzie w tym roku. No właśnie, czyli nie tylko do górali musimy się uciekać w tej sytuacji. Można jeszcze dodać, że ta tradycja jest tak bliska sercom naszych niemieckich sąsiadów, że w 2017 roku 73 stowarzyszenia świętomarcińskie z Nadrenii Północnej Westfalii zawnioskowało wciągnięcie tej właśnie tradycji Dnia Świętego Marcina i jej obchodów na listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego UNESCO i od 2018 roku rzeczywiście ta tradycja jest już na tej liście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Studio AHK Polska. Na kolejny odcinek zapraszamy już za miesiąc. Naszego podcastu możesz wysłuchać również w wersji niemieckojęzycznej. Więcej informacji na www.ahk.pl.